afrykański pomór świnie. Myślę, że nikomu tutaj z Państwa przedstawiać tej choroby nie trzeba, ale chciałbym zacząć od Pana doktora. Panie doktorze, ostatnio wyczytałem na stronach Inspekcji Weterynaryjnej o 169 i 170 przypadku ASF-u wśród dzików. Na szczęście ta choroba w tej chwili nie jest wykrywana w gospodarstwach rolnych. To znaczy, że nauczyliśmy się powoli już z tym wirusem mimo wszystko obcować. Ja myślę, że nie powinniśmy aż tak bardzo uczyć się obcować z samym wirusem. Oczywiście powinniśmy się przyjąć do wiadomości, że być może przez jakiś jeszcze dłuższy czas będziemy mieli zagrożenie tym wirusem występujące przynajmniej w części wschodniej Polski. Stąd też bardzo istotne jest nie tylko działanie tutaj w Polsce, ale również działanie na forach międzynarodowych. Istotne działanie, które my już podjęliśmy i ma ono wsparcie Komisji Europejskiej, to chociażby zmiana reguł handlowych Światowej Organizacji do Spraw Zdrowia Zwierząt. Chcemy z poparciem nie tylko Unii Europejskiej, ale również dużej części w ogóle krajów szeroko pojętej Europy oddzielić całkowicie występowanie afrykańskiego pomoru świń u dzików od występowania afrykańskiego pomoru świń u zwierząt hodowanych w naszych gospodarstwach. To jest niezwykle istotne, ponieważ proszę zauważyć, że tak jak w przypadku innej choroby, która również występuje na terytorium Polski w tej chwili i stanowi bardzo poważny problem epizootyczny, grypa ptaków, tam, kiedy mamy do czynienia z grypą dzikiego ptactwa, tak można powiedzieć, że 95% krajów nie wprowadza restrykcji handlowych dotyczących możliwości eksportu mięsa drobiowego na tamte rynki. Natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia z afrykańskim pomorem świń, a tak naprawdę te dwie kwestie są póki co jeszcze przez kraje importujące z Polski łączone i zarówno wystąpienie u dzika, jak i wystąpienie u świń jest traktowane tak samo. Więc ten element działalności międzynarodowej, która spowoduje, że reguły światowego handlu związane z ograniczeniami przy występowaniu chorób zakaźnych będą również zmienione. No a jeśli chodzi o samo występowanie afrykańskiego pomoru świń u dzików na obecnym terytorium, no to tutaj musimy powiedzieć, że mamy do czynienia z przede wszystkim klastrem związanym z bliskością jednak terytorium Białorusi. Te jesienne, nazwijmy to, przypadki ASF-u u dzików to jest właściwie odległość od granicy rzędu kilku kilometrów. Istotnym jest, że my w tej chwili podjęliśmy działania w celu... No jeszcze zbliżę mikrofon i będzie lepiej słychać. Jest jeden mi prawdopodobnie głośnik i dlatego troszkę tak słabiej słychać. Dlatego też oprócz tych działań w sferze międzynarodowej no musimy mieć na uwadze również podejmowanie inicjatyw w Polsce. Mniej więcej od roku zmniejszamy dość intensywnie pogłowie dzików na terenach zagrożonych. Oczywiście nie da się wszystkiego załatwić w ciągu jednego roku. Znaczy nie ma takiej możliwości zmniejszania depopulacji w systemie eksterminacyjnym. Dlatego, że mamy do czynienia jednak ze zwierzętami dzikimi występującymi na otwartej przestrzeni. I tak jak mamy do czynienia z możliwością zmniejszania populacji w parkach, które safari na przykład, które są ogrodzone, tak w przypadku takiej zupełnie otwartej przestrzeni, gdzie te zwierzęta się przemieszczają, nie jest to takie proste. Niemniej jednak podejmowane są przez ministra rolnictwa tutaj inicjatywy, chociażby w postaci takiej formuły, jaką jest odstrzał sanitarny. Musimy jednakże pamiętać, że
Odstrzał sanitarny może być jedynie póki co uzupełnieniem normalnej gospodarki łowieckiej, czyli polowań. I to się robi. Zobaczymy, jaki z tego wyniknie efekt. Dlatego, że oczywistą rzeczą jest, że to trwa rok. Dane, które posiadamy, mówią o zmniejszeniu się liczby dzików, ale oczywiście mamy jeszcze cały czas problem chociażby z parkami narodowymi, gdzie w sumie to nie prowadzi się żadnych działań związanych z eliminacją czy ze zmniejszeniem populacji tych zwierząt, z racji tego, że przepisy dotyczące parków narodowych czy rezerwatów są dość specyficzne i tutaj nie jest tak łatwo, a wielokrotnie już to było mówione, zgodnie z prawem podejmować działania na szeroką skalę. Więc to zmniejszanie populacji dzików jest niezwykle istotne, ale nie następuje w ciągu pół roku czy roku. No i tutaj oczywiście pan przewodniczący Izdebski mówił, dość znając jego żywiołowy charakter, mówił, że ta bioasekuracja nie stanowi żadnej wartości. A ja wręcz przeciwnie uważam, że ta wartość jest niezwykle istotna, szczególnie wtedy, kiedy uda nam się właśnie oddzielić przypadki u dzików od przypadków u świń. Może już za długo. Ostatnie zdanie w takim razie. Jak nam się uda oddzielić te przepisy dotyczące handlu, to właśnie bioasekuracja będzie kluczowym elementem w pozyskiwaniu, czy też w utrzymaniu możliwości produkcji trzody chlewnej na poziomie, który da jakikolwiek dochód. Jeżeli dzisiaj mamy sytuację, w której na obszarach objętych afrykańskim pomorem świń praktycznie nie ma żadnej możliwości utrzymania się racjonalnego z hodowli świń, tak to oddzielenie tych i wprowadzenie może temu zaradzić. Dziękuję. Nie słychać, a słychać mnie. Ja mam pytanie do panem dyrektorem jeszcze za chwilę. Mamy dwie specustawy dotyczące afrykańskiego pomoru świń. Jak te ustawy działają wtedy? Panowie mają na to spostrzeżenie dość bliskie. No ja jestem akurat w tej dobrej sytuacji, że do niedawna wykonywałem zadania inspekcyjne, teraz wykonuję zadania na tym najniższym poziomie inspekcyjnym, ale jednocześnie jestem czynnym rolnikiem. W związku z tym niewątpliwie odnośnie tych przepisów, które zostały wprowadzone, trzeba podkreślić jedną rzecz, że zawsze w momencie, kiedy wybucha jakaś epizocja, no w tym momencie nie mamy co dyskutować, mieliśmy przypadki w gospodarstwach, to pojawia się taki moment, w którym ogrom rzeczy do regulacji jest bardzo duży. 10 lat temu, kiedy współpracowaliśmy z doktorem Jędrzejewskim jeszcze przy grypie ptaków, byliśmy praktycznie codziennie na telefonie, bo czegoś brakowało. Wydaje się, że działania resortu w tej chwili, ja z boku już patrząc zupełnie, oceniam bardzo dobrze, z jednego względu, że wydaje się po lekturze tych wszystkich zmian do ustaw, rozporządzeń, nowych programów bioasekuracji, że jeżeli rzetelnie podejdziemy do egzekwowania prawa, które zostało ustanowione, to wydaje się, że są bardzo duże szanse na to, jeszcze biorąc pod uwagę to, co powiedział pan minister Jędrzejewski, że uda się być może wydzielić zwierzęta dzikie od zwierząt gospodarskich na to, żeby tę epizocję definitywnie wyeliminować. I przez to oczywiście przełoży się to bezpośrednio na wzrost, bo to chyba wszystkim o to chodzi, na wzrost zaufania do naszego kraju różnego rodzaju importerów. Także oczywiście zawsze głosy negatywne, jeżeli chodzi o respektowanie przepisów prawa będą miały miejsce, ale musimy sobie wszyscy zdać z tego sprawę, że ogrom
regulacji, które zostały wprowadzone, bo tak naprawdę te regulacje powstały z końcem roku, to praktycznie rok 2016, gdzie możemy mówić o tak naprawdę dobrze zorganizowanych przepisach dotyczących regulacji chociażby bioasekuracji. No oczywiście trzeba i rolnicy na pewno podnoszą takie problemy, czy aby na pewno realizacja, czy też kontrola spełnienia tych wymagań w obszarze bioasekuracji nie będzie dla nich nadal uciążliwa. Czy regulacje prawne dotyczące sankcji nie będą zbyt nadużywane przez inspekcję weterynaryjną, bo zmiany ustawy artykuł 48 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych takie prawa i kompetencje inspekcji weterynaryjnej dają. Myślę, że przez wiele lat inspekcja weterynaryjna zawsze była inspekcją rozsądną i również jak poprzednicy tutaj się wypowiadali, na pewno będzie brała pod uwagę dobro polskiego rolnika, bo to w sumie dla nas wszystkich jest najważniejsze. Także to taka bieżąca ocena, co by nie zabierać zbyt dużo czasu. Kolejny, proszę bardzo. Chciałbym powiedzieć, że patrzę na problem ASF-u z dwóch punktów widzenia, jako radca prawny, a jednocześnie jako producent. I teraz tak, od strony legislacyjnej trzeba powiedzieć, że zostało zrobione bardzo dużo, dlatego że mamy specustawę, która pozwala zdjąć nadwyżki tucznika, ale oczywiście to nie jest tak, że jesteśmy w stanie zdjąć wszystkie, ale część się udało. Jednocześnie nastąpiły zmiany w ustawie, która dała nowe uprawnienia lekarzom weterynarii. Ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, że początki były trudne, ale wszystkie podmioty, zaczynając od administracji, poprzez rolników i zakłady przetwórcze, wytworzył się pewien taki dobry mechanizm współpracy. To jest coś, o czym też mówił pan premier Morawiecki. I teraz regulacje, jakie one nie będą, jeżeli znajdzie się grupa osób, która będzie chciała ze sobą współdziałać, to będzie też patrzyła na problem choroby, jako na problem bezpieczeństwa żywnościowego kraju, to jesteśmy w stanie rozwiązać wszystkie trudności, jakie się pojawiają. Ja mogę też powiedzieć, że w trakcie prac nad różnymi projektami ustaw, szukania rozwiązań, żeby branża mogła sobie poradzić z ASF-em, zarówno rolnicy, jak i przetwórstwo. Tutaj bardzo dużą pracę wykonał też pan doktor Jędrzewski, już były główny lekarz weterynarii. Działa ten mikrofon. Panie dyrektorze, ja mam pytanie, bo my rozmawiamy w kontekście afrykańskiego pomoru świń. Wiadomo, rynków, jakie utraciliśmy, mam nadzieję, na chwilę, jeśli chodzi o rynki zbytu na mięsowym przewodem. My rozmawiamy w kontekście takim, że w tej oto chwili ostatnie wyliczenia, jeśli chodzi o pogłowie świń w Polsce, mówią, o ile się nie mylę, 10 300 tysięcy sztuk. To znaczy, że spadek udało się w pewnym momencie już zahamować i mamy teraz do czynienia z pewną stabilizacją produkcji, mimo tych trudnych czasów. Jest to dosyć trudny okres dla producentów trzody chlewnej w Polsce. Z jednej strony mamy olbrzymi potencjał, jesteśmy dużym producentem zbóż, mamy nadwyżki sięgające 5-7 milionów ton na rok. Z drugiej strony musimy spojrzeć na to, jaką mamy strukturę gospodarstw. Około 80% gospodarstw produkujących trzodę chlewną, a jest ich łącznie 220 tysięcy, to są gospodarstwa, które mają stada do 50 sztuk, czyli stosunkowo niewielkie. Dużym wyzwaniem dla tych gospodarstw jest z jednej strony zapewnienie efektywności produkcji, ale z drugiej strony również, aby posiadały odpowiednią siłę negocjacyjną z odbiorcami. I tutaj bardzo ważna jest współpraca. Ta współpraca z jednej strony może się odbywać i to zresztą zadbaliśmy o to poprzez wprowadzenie obowiązku zawierania umów i penalizację, jeżeli podmiot skupuje produkty rolne bezumownie. Z drugiej strony również bardzo ważny jest element łączenia się w grupy organizacji producentów. To jest bardzo istotne, to ogranicza koszty produkcji, zwiększa możliwości pozyskiwania nowych technologii, również ten kwestia bioasekuracji. Jeżeli działamy w grupie producentów rolnych, jest po prostu łatwiej.
możemy mieć osoby, które się wyspecjalizują właśnie w tym, aby doradzać, aby po prostu już to na poziomie już takiego gospodarstwa te sprawy dopinać. No bardzo istotne jest to, aby wykorzystywać też ten potencjał, który jest, bo małe gospodarstwa również są pewną szansą. Mamy wielu konsumentów, którzy ceni sobie to, iż trzoda chlebna jest utrzymywana w warunkach ekstensywnych. Jest za to w stanie więcej zapłacić, tylko kwestia jest wypromowania właśnie tego produktu, który będzie odznaczał się, będzie wskazanie, że oto mamy produkt wysokiej jakości i za ten produkt trzeba więcej zapłacić. Także tutaj mamy dyskusję, naprawdę jest wielowątkowa i patrzyłbym, zawsze działalność gospodarcza to jest obarczona pewnym ryzykiem. Ważne jest, czy mamy instrumenty i mamy wiedzę, jak zarządzać tym ryzykiem. Tutaj inicjatywa na przykład w strategii odpowiedzialnego rozwoju, kwestia tworzenia platformy żywnościowej, czyli formy zorganizowanego handlu, tam gdzie zadba się o to, aby umowa była wystandaryzowana, aby również zadbać o to, aby płatność była dokonana. Także to są bardzo, bardzo istotne elementy, oprócz tego, że ważne jest, aby producenci doskonalili swoją wiedzę, technologię reprodukcji. Bardzo również ważne jest to, aby zadbać o tą organizację rynku, czyli pewne zwalczanie nieuczciwych praktyk. Bardzo istotny element, ponieważ często rolnik produkuje jeden rok i cykl produkcyjny trwa rok i ten element wprowadzenia produktu na rynek jest bardzo istotny, bo wtedy może konsumować ten dorobek całoroczny. Bardzo istotny element. Ja tak jeszcze króciutko chciałem dopytać na zakończenie naszej dyskusji w tym, tego panelu. Panie dyrektorze, powiedzmy też o pieniądzach, które w tym roku będą dostępne dla hodowców chcących powiększyć swoje stada. Mówimy tutaj o produkcji prosiąt, 900 tysięcy złotych, tak. To jest dofinansowanie zwrotne oczywiście, do którego się będzie można ubiegać. Tak, to jest organizacja, rolnicy mają do możliwości korzystania z programu rozwoju obszarów wiejskich. Tam istnieje możliwość wsparcia na inwestycje. 900 tysięcy złotych jest to kwota, którą mogą pozyskać na inwestycje w budynki. No bardzo, bardzo istotne również to, że środki również na tworzenie grup producentów rolnych. Tutaj 10% corocznie przez 5 lat, maksymalnie po 100 tysięcy euro mogą pozyskiwać na wspólne działanie. Środki są, ważne jest, aby mieć wizję działania i przy tej strukturze, którą mamy, bardzo istotne jest przełamywać pewne stereotypy związane z uprzedzeniem do wspólnego działania. Nawet przy tych rynkach, gdzie już konsekwencja nastąpiła znaczna, przy dyskusjach na forum Unii Europejskiej wskazywane jest, wspólne działanie jest kluczem sukcesu. Bardzo jest to istotne. Dziękuję panom. Szanowni państwo, to jest tylko początek dyskusji o afrykańskim pomorze świń, o pogłowiu tuczników w Polsce. Dobrze, że do tej dyskusji wrócimy po zakończeniu wszystkich paneli. Będzie możliwość zadawania pytań, będzie możliwość usłyszenia odpowiedzi. Także zachęcam do pozostania jeszcze z nami. Ja panom bardzo serdecznie dziękuję.